Witajcie na vlogu Budujemy Samolot. Dzisiejszy odcinek poprowadzę ja i zbuduję z wami skrzydła. Nie! Jak już pewnie zauważyliście na naszych portalach społecznościowych, mamy zarezerwowane znaki dla naszego samolotu. Są to znaki SP Smog. Dlatego zanim przejdziemy do materiału zbudowania skrzydeł, opowiem szybko o rezerwacji znaków dla samolotów kategorii lekki. Rezerwacja jest banalnie prosta, można ją wykonać praktycznie w każdym momencie. Fajne jest to, że możemy sami sobie wybrać własne znaki, pamiętając jednak o tym, że w Polsce właśnie dla kategorii samolotów lekkich po kodzie krajowym, jaki nas obowiązuje, to SP, następuje literka S, kolejne trzy już są dowolne. Oczywiście możemy wysłać maila wcześniej z zapytaniem, czy wybrane przez nas znaki są wolne, bądź jeśli nie mamy pomysłu na własny znak, ULC podeśle nam propozycję, z której możemy skorzystać. Kiedy mamy wybrane już znaki, jedyne co nam pozostaje, to iścić opłatę w wysokości 36 zł na rachunek bankowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Następnie dowód wpłaty wraz z prośbą o rezerwację znaków należy przesłać drogą mailową do urzędu na adres rcsp@ulc.gov.pl. Kiedy wszystko mamy już opłacone i zaklepane, po około tygodniu dostajemy z ULC-u takie pisemko, w której zawarta jest informacja pomyślnej rezerwacji znaków na okres 3 miesięcy. Zapraszam do budowania skrzydeł. Zaczynamy od motylka sterującego lotkami. Mamy tutaj dwa motylki na lewą i prawą stroną. Wszystko będziemy robić lustrzanie. Zrobimy najpierw jedną stronę, a później będziemy zgodnie z tym postępować z drugim skrzydłem. Zaczynamy od tego elementu. Następnym elementem zgodnie z instrukcją jest sterowanie motylkiem sterującym lotkami. Magda już tutaj przygotowała wszystkie elementy oraz zajmuje się drugą stroną. My mamy tutaj lewą stronę. Jak widzicie, motylek wykonany z tworzywa sztucznego. Teraz tak, tutaj mamy płytę podtrzymującą motylek oraz element z łożyskiem, na którym cały mechanizm będzie się obracał. Element ten łatwo tutaj dopasować, ponieważ wszystkie otwory powinny się tutaj zgadzać. Jest tutaj taki jeden dodatkowy otwór, który musimy dopasować w tym miejscu. Wkładamy śruby, następnie na to zakładamy podkładki. Używamy naszego kleju do gwintów. No i zakładamy nakrętki. Skręcamy wszystko. Na początek możemy sobie pomóc zwykłą grzechotką. Następnie z odpowiednim momentem dokręcamy wszystkie nakrętki. W momencie, gdy już mamy wszystko złożone, dobra, pomogę ci. Gdy mamy już to wszystko złożone, musimy zamocować linkę. Tutaj jest akurat strona lewa, więc linka przychodzi jedna. Strona prawa będzie miała dwie linki. Przytwierdzamy to w tym miejscu, żeby to się ładnie tutaj zgrywało zgodnie z instrukcją. Montując linki, musimy zwrócić uwagę, z której strony wkładamy śruby, ponieważ tutaj jedna linka, która jest tu z prawej strony mocowana, śruby należy włożyć od dołu. Druga linka, która będzie w późniejszym czasie zamocowana, śruby należy włożyć od góry. Mamy tutaj śrubę oczkową, którą przymocowujemy tutaj od dołu. Później przymocujemy do tego jeden z elementów. Śruba przymocowana. Tak wygląda element zmontowany. Jeszcze zakończenie naszych linek. Mamy beczułki, które mocujemy tutaj. Trzpień.
podkładka i zawleczka. Dobra, zobaczmy jak tam ma, gdzie idzie. Skręcone. Kończysz? Tak, skończone. To jest tak, gdy rurę mamy już, gdy w środku wrzuciliśmy tu lejkę z ebonitu, by była tutaj w tym miejscu usztywniona. Mamy tutaj dystans, który oddzieli nam nasz mechanizm od rury. Więc tak, przekładamy śrubę, wstępnie dystans i przekładamy wszystko przez rurę. Gdy mamy już to zamocowane, jeszcze tylko podkładka i nakrętka. Pamiętając o tym, że na razie nakrętkę tylko przyłapiemy, żeby jej do końca nie dokręcać. Instrukcja podaje, że coś w późniejszym czasie będzie tutaj zamocowane. Element gotowy. No jak ci wyszła? Idealnie. Co, miałeś jakieś problemy z tym? Z obcięciem drucika. Montaż korbowy klap, na to trzeba zwrócić uwagę, bo tutaj jest strona lewa i prawa, żeby właściwie je przymocować. Konstrukcje skrzydeł stabilizowane są tymi oto dwoma linkami przycinającymi się na środku. Jedna z nich posiada beczułkę, którą możemy dokładnie sobie wyregulować napięcie linek. Wynosi ono 160 kg, jest to dość dużo. Linki mają 3 mm i musimy uważać, by nie zwichrować skrzydeł. Pokażę Wam teraz, jak ja kontruję beczułki. Niektórzy mogą mieć inny sposób, ja robię to tak. Najpierw docinamy dwie kontrówki, które będą trochę dłuższe niż nasze beczułki. Bierzemy jedną. Wprowadzamy ją przez środek i tak, odginamy jedno w jedną stronę, drugą w drugą. Bierzemy następną, również przekładamy środkiem, ją odginamy w drugą stronę. Także mamy tu jedną kontrówkę, druga kontrówka idzie w przeciwnym kierunku. Następnie bierzemy jedną stronę, skręcamy ją po całości, robimy trzy przejścia. Mamy jedno, drugie pod spodem, trzecie na górze. Następnie przechodzimy przez uchwyt, jedno z tej strony, drugie od przeciwnej. Zaciągamy kontrówkę, którą mamy z tej strony lub z tej, jedną przeciągamy na wprost, drugą obkręcamy co najmniej 3 razy w zależności jaką beczułkę kontrujemy.
już mamy trzy razy. Tą, którą obkręcaliśmy, zostawiamy na wprost, a obkręcamy w przeciwnym kierunku tą, która była puszczona pod spodem. Również trzy razy. Raz, dwa i trzy. Możemy sobie ją tutaj podjechać trochę. Teraz tak. Łapiemy tą, która nam tutaj została, razem z tą. Używamy bądź to szczypcy do kontrowania drutu, bądź robimy to ręcznie. Zaciągamy sobie końcówkę i przycinamy. To samo robimy z drugą stroną. Tak zabezpieczona beczułka nie ma prawa nam się rozkręcić. Nawet gdy coś tutaj pęknie, zawsze będzie trzymało się to w miarę możliwości na tych kontrówkach. Zakończyliśmy konstrukcję naszego skrzydła. Chciałbym Wam pokazać pokrótce elementy, które udało nam się zmontować. Po pierwsze, mamy tutaj żebro. Żebro jest tylko jedne na skrzydło. Reszta będzie, gdy już pokryjemy wszystko naszym płótnem, uzupełniona profilami, które nadadzą kształt naszemu skrzydłu. Tutaj również przymocujemy w niedługim już czasie oświetlenie oraz zamontujemy końcówkę skrzydła. Mamy tutaj również zawias do lotki. Lotkę mamy tutaj. Lotka została już złożona fabrycznie. Posiada ona zawias z dwóch stron oraz miejsce, gdzie będzie przychodziło mocowanie popychacza tej oto lotki. Jeżeli chodzi o sam zawias ma również tutaj taki element, który jest elementem przynitowanym przez nas, który ustala pozycję tego oto zawiasu. Wszystko zostało skręcone, oczywiście nakrętka na klej do gwintów i zaznaczone. Przejdźmy trochę dalej. Z tej strony znajduje się element, który składaliśmy, czyli mechanizm sterowania lotkami. W tym miejscu zostanie zamontowany popychacz. Popychacz, który będzie szedł do lotki, który będzie odpowiedzialny za jej ruchy. Również w tych miejscach zamocowane są linki stabilizujące całą konstrukcję skrzydła, które napięliśmy z siłą 160 kg oraz miejsca, gdzie przyjdą zastrzały naszego skrzydła. Dalej, ten mechanizm, który tutaj jest, lotek, posiada również tutaj rolki. Rolki w tym miejscu oraz w tym miejscu. Same linki na razie zabezpieczyliśmy je sobie tutaj, by nam nie przeszkadzały. Dopiero jak zamontujemy skrzydła na samolocie, będziemy mogli to przeprowadzić na drugą stronę oraz napiąć z odpowiednią siłą. Przejdźmy teraz na drugą stronę, gdzie mamy nasze klapy. Klapy, tak samo jak i lotki, zostały do nas już przysłane w całości. Wszystko już jest zmontowane. Jedyne, co musieliśmy zrobić, to na krawędziach spływu zamocować zawiasy. Same klapy wystarczy już tylko pokryć płótnem, by zamocować je na naszym skrzydle. I to wszystko w tym odcinku. Następnym razem z Magdą postaramy się zrobić mały test oświetlenia, jaki będzie zabudowany na naszym samolocie, oraz przybliżymy Wam trochę zagadnienie związane z tym, jak przystosować samolot, by mógł on latać w nocy. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał na YouTubie oraz odwiedzajcie nasze strony. Cześć!